tu się wyprawia? Panie! Mamy cię ustane, ponieważ oskarżyłeś się na ten sędzią śledczym! Nie poskarżyłem cię, powiedziałem tylko, to stało się w moim domu, a wasze zachowanie też przecież nie było bez zarzutu! Panie, gdyby pan wiedział, jak licho jesteśmy opłacane, inaczej by pan nas sądził! Franciszka ma rodzinę do wyżywienia, a ja mam wyjść za mąż! Każdy tylko stara się wzbogacić, jak może! Skusiła mnie jedynie pana cienka bielizna! Och, to było bezprawie! Ale jest zwyczajem, że bielizna należy do strażników. Ale... Proszę mi wierzyć! Zawsze tak było! I to jest zupełnie zrozumiałe. Coś jeszcze znaczą te słowa dla tego, kto ma nieszczęście być uwięziony! Ale tego, co teraz mówicie, nie wiedziałem. Nie żądałem też absolutnie waszego ukarania. No, chodziłem przecież tylko o zasadę. Nie daj się wzruszyć takim gadaniem. Kara jest równie sprawiedliwa jak nieunikniona. Nie słuchaj go, Wilma! Jesteśmy karane, bo złożył na nas doniesienie! I cała nasza oddana władzy w łeb wzięła. I dodatkowo dostajemy teraz te okropne baty. Ale czy... bić może powodować aż taki ból? Będziemy musiały rozebrać się do naga. Tak, to ma pewne uzasadnienie, ale... Stop, z drugiej strony... Mogę prosić, czy nie można by było tym dwóm oszczędzić tych gruzek? Nie! A wy się rozbierajcie! Nie powinieneś im we wszystkim wierzyć. Ze strachu przed biciem już trochę zbierały. Kłamią, by uniknąć kary! Wiemy tylko! Ty się nie pytał, tylko się rozbierasz! Słuchaj, wynagrodziłbym cię dobrze, gdybyś ich puściła. W ogóle nie uważam się za winnych. Przecież wy nie są wysocy urzędnicy, winna jest organizacja. Tak jest! A później chcesz im nie zadenuncjonować. I mnie nie. Także przyprawić o pasję. Nie! Nie, słuchaj, bądź rozsądna. Gdybym tylko chciał, żeby te dwie zostały ukarane, przecież nie chciałbym ich wykupić, no. W ogóle nie uważam ich bowiem za winnych. Przecież gdybyś miała tutaj... któregoś z tych tam u góry, tych wysokich urzędników. No, przeciwnie, jeszcze dokładałbym ci pieniędzy, żebyś rzetelnie wykonywała swoją pracę, no ale oni... To co mówisz może i brzmi wiarygodnie, ale ja nie dam się przekupić. Jestem wynajęta do bicia. Panie! Panie, jeśli nie mogę, to nie da się opuścić!